Witam Państwa w środę 4 marca ze studia przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu powiemy o szokującym odkryciu na Trynku. Sprawdzimy, czy i kiedy szkieletor w centrum miasta przestanie straszyć. A na koniec dobra informacja dla miłośników książek. Biblioteka Miejska otwiera nową filię, gdzie szczegóły za chwilę w serwisie. Agnieszka Baron, zapraszam. Serwis. Zaczynamy od szokującego odkrycia na Trynku, którego dokonali wczoraj gliwiccy funkcjonariusze. Policjanci otrzymali anonimowe zgłoszenie dotyczące młodej kobiety, wobec której istniało podejrzenie usunięcia zaawansowanej ciąży. Funkcjonariusze ustalili, że dzień wcześniej 20-latka poroniła. Kobieta ukryła zwłoki w przydomowym ogródku. Według wstępnych informacji był to płód płci męskiej. Sprawę przejął Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej oraz Prokuratura Rejonowa Gliwice Wschód. Jak informuje policja, trwa dochodzenie w tej sprawie. Prokurator zarządził sekcję zwłok płodu, który został przewieziony do Zakładu Medycyny Sądowej. Tam wyjaśni się, czy dziecko urodziło się żywe czy martwe oraz jaka była przyczyna poronienia. Po wyjaśnieniu wszystkich okoliczności prokurator podejmie decyzję co do kwalifikacji prawnej tego zdarzenia. Tymczasem niedoszła matka przebywa w szpitalu. Termin jej przesłuchania zostanie ustalony w konsultacji z lekarzem. Koniec perypetii z wieżowcem przy ulicy Zwycięstwa 52. Jak zapowiada właściciel, oszpecający centrum miasta budynek będzie niebawem ukończony. Budowa szkieletora trwa już od 37 lat. Przez ten czas zmieniali się właściciele obiektu, żaden z nich nie był jednak w stanie doprowadzić prac do finału. Obecnie budynek należy do spółki Gamla Poland, kontrolowanej przez gliwicki Radan. Według władz firmy już w czerwcu obiekt będzie posiadał szklaną elewację. Kolejnym etapem będą prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Całość ma być gotowa do końca roku. Obiekt ma kusić potencjalnych inwestorów wolnymi biurami. Zarząd firmy Radan przekonuje, że taka ewentualność już cieszy się zainteresowaniem. Czyżby zatem określenie szkieletor na dobre miało pójść w odstawkę? Przekonamy się już za kilka miesięcy. Wracamy do tematu sprzed tygodnia, kiedy to informowaliśmy Państwa o tym, że radni zadecydowali o likwidacji trzech filii Biblioteki Miejskiej. Numer 4 na Warmińskiej w Żernikach, numer 10 na Opawskiej i numer 12 na Okrzei. Na razie jeszcze nie wiadomo, kiedy dojdzie do zapowiadanej likwidacji, ale pojawiły się głosy sprzeciwu, szczególnie mieszkańców Zatorza, aby ich biblioteki numer 12 nie likwidować. Napisali oni petycję w tej sprawie do prezydenta miasta, trwa zbieranie podpisów. Natomiast dziś oficjalnie głos zabrały władze biblioteki, które poinformowały, że wiosną zostanie otwarta nowa filia w Centrum Handlowym Forum. Ma być przede wszystkim wygodniej dla czytelników, którzy będą mogli odwiedzać filię podczas zakupów i nie tylko 7 dni w tygodniu. Już dzisiaj mogę zdradzić tajemnicę, mianowicie jest plan taki, by na wiosnę otworzyć nowy punkt biblioteczny w Gliwicach. Będzie to nowa biblioteka w Centrum Handlowym Forum. Jest mi ogromnie miło o tym powiedzieć, bo chyba jesteśmy tutaj w awangardzie i z moich wiadomości wynika, że byłaby to pierwsza biblioteka w wielkopowierzchniowym Centrum Handlowym na Śląsku. Faktycznie 7 dni w tygodniu. Takie są plany i miejmy nadzieję, że już na wiosnę będziemy mogli to udowodnić w rzeczywistości. Ta biblioteka Forum to nie będzie tylko biblioteka, to będzie także miejsce spotkań. Jakich? O tak. Mamy takie ambicje, żeby to było tak zwane trzecie miejsce dla mieszkańców zarówno Zatorza, jak i wszystkich Gliwiczan. Trzecie miejsce to miejsce poza życiem prywatnym, poza domem, poza pracą czy innymi obowiązkami. Miejsce, w którym można miło spędzić czas, rozwijać swoje pasje, zainteresowania, spotykać ludzi, którzy mają podobne oczekiwania, nawiązywać nowe kontakty, rozwijać na przykład swoje zdolności w posługiwaniu się nowymi technologiami. W tej bibliotece Forum zamierzamy mieć też dość specyficzne zbiory. Będzie to duża liczba gier planszowych. One są już w innych filiach, ale dodatkowo Forum będziemy mieć bogatą ofertę gier, które pomagają w problemach, w zwalczaniu kłopotów z liternictwem. Będzie strefa relaksu, będzie PlayStation, będą stanowiska komputerowe. Właściwie dla każdego mieszkańca naszego miasta jakaś oferta w tym punkcie bibliotecznym w CH Forum się znajdzie.
A co stanie się z tymi trzema filiami, które zostały przeznaczone do likwidacji? Dla mieszkańców każdej z tych dzielnic mamy propozycję. O Zatorzu powiedziałam przed chwileczką. Jeśli chodzi o filię w Żernikach, myślimy tutaj o tym, żeby mieszkańcy mogli mieć książkę w każdej chwili do swojej dyspozycji i działa już usługa książka na telefon i infolinia. Książki już są dowożone do mieszkańców tejże dzielnicy. Ponadto będziemy podpisywać lada dzień umowę o partnerstwie z lokalnym, właśnie brzydkie powtórzenie, partnerem. Będziemy tam prowadzić działalność literacką i kulturalną. Będzie także specjalne miejsce do akcji book crossingu. Każdy mieszkaniec tej dzielnicy będzie mógł przyjść w to wyznaczone miejsce i książkę wybraną przez siebie z półki zabrać ze sobą do domu. Jeśli zaś chodzi o filię numer 10, mamy nadzieję, że na potrzeby mieszkańców odpowiedzą pozostałe trzy blisko zlokalizowane filie oraz zmodernizowana biblioteka centralna. Można powiedzieć, że w tym roku Gliwicka Biblioteka przejdzie prawdziwą metamorfozę. Także budynek Biblioteki Centralnej przy Kościuszki czeka modernizacja i nowe udogodnienia dla czytelników. O tym powiemy pod koniec tygodnia, a teraz czas na sport. Już za kilka dni dwóch zawodników KS Kokodan Gliwice będzie reprezentowało Polskę na Mistrzostwach Świata Juniorów Jiu-Jitsu w Atenach. Mowa o Łukaszu Ważnym i Remigiuszu Janderze. Powołanie do kadry jest efektem najlepszej dyspozycji wśród rówieśników z całego kraju. Ważny wystartuje w kategorii do 66 kg, Jander natomiast do 60 kg. Panowie, trzymamy kciuki. No i oczywiście po cichu liczymy na medale. Piłkarze Piasta Gliwice rozegrają dzisiaj o 18:00 wyjazdowe spotkanie w ramach ćwierćfinału rozgrywek o Puchar Polski. Rywalem podopiecznych Angela Pereza Garcia będzie Podbeskidzie Bielsko-Biała. Dla Piastunek to doskonała okazja do rehabilitacji za ostatnią ligową porażkę z Zawiszą Bydgoszcz. Gliwiczanie w spotkaniach wcześniejszej fazy rozgrywek wyeliminowali już Wisłę Puławy i GKS Bełchatów. Wiele wskazuje na to, że szkoleniowiec Piasta da dzisiaj pograć zmiennikom. W wyjściowej 11:00 możemy się spodziewać m.in. Dawida Janczyka. I to wszystko w tym wydaniu wiadomości telewizji Imperium, dostępnej w sieci kablowej Imperium Telekom. Można nas także oglądać w internecie, nasz adres to tvimperium.pl. Za chwilę prognoza pogody na czwartek, może trochę popadać, ale na szczęście nie śniegiem. Ze swojej strony dziękuję za uwagę i życzę przyjemnej reszty dnia.